Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie Gambit Królewski. Taki debiut przed nami dzisiaj. Pragnę nadmienić, że będzie to otwarcie naprawdę dla osób początkujących. Nie będę bardzo się zagłębiał w głębokie analizy, gdyż myślę, że to nie ma największego sensu. Znaczy, nie, sens ma oczywiście bardzo duży, ale na potrzeby filmu nie ma tyle czasu. A taki materiał myślę, że dobre kilka godzin powinien potrwać. Ja myślę, że dla osób, które by chciały ten gambit królewski grać regularnie, to można po prostu się zagłębić. Zresztą, jak w każdy debiut, moi drodzy widzowie, gambit królewski, uważany przez silnik. Jest troszeczkę za niepoprawny w dzisiejszych czasach. Oczywiście partie romantyczne gdzie grano właśnie E4, E5 i F4 były bardzo fajne, dużo się działo. Ale komputery nam to trochę popsuły, trochę nam to popsuły zabawę. Oczywiście nie do końca tak jest. Jasne, że jak ktoś lubi bardzo agresywny styl gry, to można sobie to stosować. Myślę, że z arcymistrzem. Grać białymi przeciwko właśnie, znaczy grać Gambit Królewski z arcymistrzem byłoby bardzo trudno, aczkolwiek znam takiego arcymistrza, który grał i gra nadal regularnie Gambit Królewski. Ale chyba nie przeciwko arcymistrzom, tylko troszeczkę ze słabszymi szachistami w stosunku do niego. Moi drodzy, właśnie mamy po F4 Gambit y, Królewski. I teraz tak, y, oczywiście Gambit Królewski może być przyjęty lub nieprzyjęty. Na potrzeby osób początkujących, pokażę na razie szybciutko, jak się ustawić w nieprzyjętym gambicie, bo powiedzmy, y, czarne grywają sobie D6, y, nie zbijają na F4. No, i teraz wystarczy sobie bardzo łatwo grać tutaj z koczkami. E, oczywiście w każdym momencie czarne mogą tutaj wybić i próbować bronić G5, ale do tego za chwilę też dojdziemy. E, na przykład, skoczek na C6 można sobie wyprowadzić, skoczka na C3, skoczek na F6. Tak grają osoby początkujące powiedzmy, nawet z kategoriami 5, 4, tak mniej więcej. Oczywiście nie wszystkie, tylko tak. Uogólniam to wszystko, i w tym momencie na przykład d4 jest takim dobrym posunięciem, żeby zaatakować centrum na przykład po wybiciach tutaj e, do końca Hetman stoi dobrze, nic go tak e, nie jest w stanie dobrze zaatakować, C5 jest ruchem dosyć słabym, bo możemy sobie odejść, a tu jest słabe pole, potem próbujemy na przykład goniec E3 grać i długa roszada mamy bardzo łatwy rozwój figur oczywiście tak nie musi być, bo na przykład po biciu bieczarne mogą grać w ten sposób i białe sobie grają gońcem roszada, roszada e, powiedzmy, nie wiem, goniec D7 lub wieża E8, nie ma chyba to większego znaczenia w tym wypadku, goniec F3 jest Dobrym ruchem, tak żeby trzymać tutaj centrum i taka normalna pozycyjka do gry. Dużo fajne centrum, łatwo się wyprowadza tutaj figury. Myślę, że fajna pozycja na grę, jeżeli ktoś nie przyjmuje gambitu królewskiego. Oczywiście. Wróćmy do pozycji przed d4, bo można też zagrać sobie na przykład gońcem na c4 i powiedzmy goniec e7, gramy sobie roszadę, załóżmy roszada u przeciwnika i gramy sobie d3. Zauważcie, taka pozycja powstaje dosyć często. Tutaj warto gońcem pilnować teraz tego pionka i myślę, że różnica polega na tym, jak w partii włoskiej, bo na przykład ten pionek jak stoi na f2, a to taka partia włoska typowa jest, tylko że jeszcze goniec stoi na c5. Tutaj w tym wypadku goniec jest na e7 i pionek wysunięty, taka, taka jest różnica. No i myślę, że ta pozycja jest bardzo przyjemna dla białych, taka no powiedzmy więcej perspektyw, ale tutaj według ocenie silnik jest w ogóle bezlitosny i ocenia to jako totalnie równą. Ja się z tym do końca chyba nie zgodzę, bo równa może jest na poziomie arcymistrzowskim 2,800, ale dla osób początkujących czy takich nawet zaawansowa średnio zaawansowanych powiedzmy, no to myślę, że jest dosyć przyjemna gra. Jak można grać dalej? No, powiedzmy, próbować grać Hetman E1, Hetman G3, tam coś atakować w stylu tala. Tam jakiś goniec haszeć może się pojawić, czasem wybicie. A jeżeli pionek wybije, to zawsze oczywiście gońcem tutaj sobie fajnie wybijamy i stoimy całkiem myślę, że sympatycznie w tej pozycji. No cóż, moi drodzy, ale przejdźmy do bardziej nas interesującego wariantu, czyli przyjętego gambitu królewskiego. I teraz mamy kilka opcji. Otóż najpopularniejszym ruchem jest zagranie skoczkiem na F3, ale też istnieje posunięcie goniec C4, który mi się bardziej podoba. Za chwilę do niego dojdziemy, moi drodzy. Tutaj na przykład po ruchu skoczek F3 przede wszystkim pilnujemy, żeby hetman nam nie wkroczył na H4, ale czarne mogą zagrać sobie takie posunięcie jak G5, gdzie silnik ocenia to jako najlepszy ruch w danej pozycji, ale Powiem wam, że tak z ciekawości, bardzo ciekawy ruch tutaj istnieje dla czarnych. Nie będę go też rozwijał, tylko wskażę. Jest to taki ruch goniec E7. Bardzo końśliwe posunięcie. Grając kiedyś partię z arcymistrzem czarnymi, właśnie w gambicie królewskim, wprawdzie była to partia blicowa towarzyska bez problemu zremisowałem partię. A jeszcze napędziłem dużego stracha arcymistrzowi grając goniec E7. O co chodzi z tym posunięciem? To jest taki kośliwy ruch, żeby zagrać sobie tutaj na H4 i zderoszować króla. Potem ewentualnie wrócić tym gońcem i próbować po prostu grać z pionem więcej i tyle. Ale. Ja tym ruchem się nie będę zajmował moi drodzy. Bardziej taki ruch G5 mnie interesuje. Jak sobie teraz z tym posunięciem radzić? Oczywiście, jak za cenę piona, y, mamy tutaj bardzo silne centrum, i to się przede wszystkim liczy, liczy w gambicie. Królewskim. Moi drodzy, oczywiście tutaj na przykład są takie ruchy jak G4. No nie musimy się raczej takich ruchów obawiać. Można próbować grać skoczek E5. Myślę, że odważnie trzeba przede wszystkim grać gambit królewski. Powiedzmy na przykład, jest taki rugoniec G7. Można tutaj sobie atakować, i myślę, że można szarpnąć na przykład na H4. Powiedzmy H6 można obronić, a na przykład po G4. Tutaj skoczek E5 jest teraz no, na pewno dobrym posunięciem. Takie wybicie nie jest najlepsze. Gdyż tutaj wymieniamy parę jest po naszej stronie, a tu grozi wybicie dalej pionka. Zwariowana w ogóle pozycja w gambicie królewskim, dużo by o niej rozważać, ale powiedzmy, po takim posunięciu skoczek F3, dajmy na to osoba początkująca zagra, dajmy na to tutaj skoczek na C6, i dzięki temu możemy tu sobie zyskać fajne centrum. Czasem jest też tak, że goniec wychodzi na C5, no to z tempem oczywiście atakujemy, nie zastanawiamy się ani chwili. Goniec C5 bardzo słabe posunięcie. Powiedzmy skoczek na C3, gramy sobie D4, moi drodzy. Skoczek na F6, tutaj czarne świadomie mogą tego pionka oddać, ale trzeba uważać, żeby nie stracić oczywiście pionka na E4. Można teraz skoczka na przykład tutaj no, zaatakować, skoczek D5, dalej można teoretycznie straszyć, żeby odbić tego piona. No i w zasadzie też goniec C4 istnieje takie posunięcie. Ja jestem też za tym, żeby te figury szybciej rozwijać. Powiedzmy poskoczek B6, można sobie zagrać gońcem na B3 z planem długiej roszady, odbiciem pionka na F4. No taka pozycja w centrum dosyć bogata, ale nadal silniki tutaj oceniają jako równa, dlatego że silnik widzi kontynuację bezbłędnie, daleko, daleko. A ludzie na szczęście nie widzą, więc z tym ciekawsza gra może nastąpić. No, moi drodzy, myślę, że tutaj nie będę się też mocno zagłębiał właśnie w te poświęcenia. No, jeszcze raz tutaj sobie przerzućmy G5 i powiedzmy, po D4 istnieje taki ruch G4 również. No i co tutaj jest takiego ciekawego, że na przykład. Można teraz spróbować gońcem zbić na F4. Bardzo ryzykowna kontynuacja. No tutaj, oczywiście, figurę czarne muszą wziąć. Hetman F3 powiedzmy skoczek na c6 z atakiem tutaj na tego piona. Ja myślę, że d5 należy uskutecznić od razu, gdyż figura mniej zobowiązuje do tego, żeby atakować bardzo mocno. Powiedzmy po skoczek d4 Hetman może sobie spokojnie wrócić i atakować tego skoczka. Na przykład, no, Hetman f 6 też istnieje, takie posunięcie. Goniec g trzeba grać spokojnie. No, potem próbujemy skoczek c3. No, zresztą... Ja tej pozycji za bardzo też, no, może nie polecam, żeby tutaj tak poświęcać, ale takie ruchy oczywiście istnieją jak najbardziej. Jeśli ktoś robi mega zadymę na szachownicy, to bardzo proszę sobie takie posunięcia grać. Ja może wrócę do pozycji, mojej drodzy, początkowej i skupmy się teraz na, na, myślę, że ważniejszym dla mnie osobiście posunięciu, bo na przykład po tym posunięciu już można zagrać bardzo fajny ruch goniec na C4. No właśnie. Według mnie jest to bardzo ciekawe posunięcie w gambicie królewskim, dlatego że jak zagramy Hetmanem na H4, a tylko taki ruch rozpatrzmy, dlatego że chcemy zderoszować króla. Oczywiście nie możemy zagrać sobie na G3, bo tutaj już dostajemy. Przegraną pozycję po wybiciu tracimy wieżę rzecz jasna, więc taki ruch g3 nie wchodzi w grę. Więc trzeba zagrać królem na f1 i zauważcie, że goniec z f1 grając na c4 zwolnił właśnie bardzo fajnie pole dla króla. I teoretycznie król na f1 stoi tutaj bardzo bezpiecznie. Naprawdę to jest bardzo bezpieczny ruch, a my mamy opcję zagrania skoczkiem na f3 z w następnych posunięciach. No i powiedzmy. Ruchów tutaj czarne mają dużo i mogą zagrać D6 i skoczkiem na F6 i G5 i skoczek C6. Ja myślę, że nie ma sensu aż tak bardzo się zagłębiać, co jest poskoczek C6, masa wariantów, poskoczek F6, masa wariantów. Nie, tu trzeba przyjąć taką sobie taktykę, że staram się rozwijać figury i walczyć o centrum. Takie tutaj będzie założenie, bo jeżeli, od, jeżeli oddałem piona w debiucie, to muszę mieć szybki rozwój za to. Na tym polega cała idea Gambitu przede wszystkim. I drugi plus jest taki dla białych teoretycznie, że Hetman wyszedł, czyli ciężka figura szybko wyskoczyła, żeby nas tutaj zaatakować, więc postarajmy się ukarać przeciwnika za to. I moi drodzy, początkujące osoby wyprowadzają figury, na pewno w ten sposób możemy tutaj, uskutecznić skoczek na F3 bez problemu i na przykład hetman na H6 to jest takie posunięcie całkiem ok tutaj bronimy pionka, ale białe się nie przejmują i grają na przykład skoczkiem na C3 broniąc pionka bez problemu powiedzmy D6, bo to jest taki ruch dosyć potrzebny, żeby otworzyć gońca i przyblokować ruch e, F5 myślę, że tutaj można spokojnie zagrać D4 bez problemu posunięcie całkiem przyzwoite, żeby otworzyć gońca próbować może zagrać jakieś G3 czasem się spotykamy z takim ruchem G i też y, to jest dosyć ważne, ale w takim wypadku, po takim ruchu, tutaj musimy wiedzieć, jak zareagować prawidłowo. Otóż, moi drodzy, taka pozycja może Wam się zdarzyć bardzo często w gambicie królewskim. Jak czarne nie wiedzą, jak reagować, to na pewno Wam się tutaj to uda i myślę, że gambit królewski jest nieco lepszy niż na przykład danie Szewczyka. Y, I teraz bardzo ważne posunięcie H4. Musimy szarpnąć piona. Otóż, zbić później nie możemy na G5, bo wisi wieża, ale zawsze skoczek może odbić. Jeżeli na przykład goniec by zagrał tutaj sobie na G4 i nas związał, no to możemy zastosować bardzo fajny ruch. Uwaga, król G1. Taka niestandardowa roszada bym powiedział, ale ta wieża na H1 najmocniej, przepraszam, klikło mi się coś. Ta wieża na H1 spełnia bardzo ważną rolę. Ta wieża przede wszystkim jest broniona i tutaj może teraz odbić pionek. I teraz na przykład po wybiciu na H4, zobaczcie, te pionki są bardzo słabe. Te zdwojone pionki są, zdublowane pionki bardzo słabe. Mamy y, okazję je później zaatakować. I w tym wypadku król nie ma roszady, tutaj się wszystko trzyma. Oczywiście wybić na H4 nie możemy, bo Hetman, przepraszam najmocniej, tutaj możemy zbić, a potem po wybiciu bijemy tu i przewaga jest u czarnych. Możemy zaatakować od razu przeciwnika. Zobaczcie, goniec ze skoczkiem bardzo fajnie pilnują te pola i możemy od razu go szarpnąć. Powiedzmy po wybiciu, to się no, teoretycznie narzuca, możemy oczywiście odbić. Tam istnieją inne też fajne kopytka, na przykład goniec na F7. Po wybiciu mamy taki strzał i po odejściu, powiedzmy, odbijamy i ta pozycja się kompletnie syrii dla czarnych, tu wszystko wisi. Bardzo dużo taktyki jest w gambicie królewskim, zresztą w gambitach jest sporo taktyki, więc trzeba mieć na to tutaj uwagę i no zwracać uwagę, że my też możemy czasem coś zaatakować moi drodzy. Na przykład skoczek F7, można spokojnie skoczek D5 zagrać i tutaj bardzo męczyć przeciwnika. Myślę, że z dużym sukcesem. Poza tym, zobaczcie, skoczek razem z gońcem współpracują. I to, że król jest nadszarpnięty, tak patrząc wizualnie na te pozycję, to zobaczcie, że król jest strasznie rozwalony. Straszliwie jest rozwalony, ale jest jakaś taka konkretna gra, myślę, po tym debiucie. Moi drodzy, wróćmy do początku pozycji. Po tym wybiciu i goniec C4 istnieje również takie posunięcie, na przykład jak C6. Nie ruch C6, żeby zagrać sobie tutaj D5. Nie przejmujemy się tym w ogóle, mi się wydaje. Skoczek C3 należy zagrać, żeby do, nie dopuścić do tego D5. E, po skoczku na przykład na F6 i tutaj czarne starają się zagrać na przykład na D4. My musimy z zimną krwią grać swoje. D4 e, robimy centrum i po na przykład po wybiciu, tutaj oczywiście odbijamy, żeby zrobić izo, izolowanego pionka. Możemy dać szacha, w tym wypadku skoczek C6 e, i bez problemu tutaj gońcem na F4 odbijamy z kolejnym zagraniem, na przykład skoczek F3 i próba zrobienia e, rozzady. Powiedzmy po gońcu D6, no ale myślę, że początkujące osoby, no tak, w kraju generalnie, goniec D6 czy goniec B4, przepraszam, goniec B4. E, tutaj na przykład skoczek E2 też jest bardzo ciekawym ruchem, żeby stępem bronić. Gonić, na przykład po A6. No teraz pytanie: czy wybić na C6 czy nie wybić na C6? Są dwie szkoły, oczywiście. Para gońców jest zawsze dobra, warto gońca na przykład cofnąć, chociaż silniki też podpowiadają, żeby grać dosyć powiedzmy tak dynamicznie, To można wybić i zrobić roszadę. Wolna linia, tu pionki są nadszarpnięte. Ja myślę, że to jest też taki mały plus ze strony białych. Te gońce za chwilę się wymienią. Czasem mamy taką opcję goniec G5 ze związaniem. E, tutaj skoczka i jest, e, no myślę, że bardzo przyjemnie tutaj grać białymi teoretycznie. Ja zdaję sobie też sprawę, że czarne nie mają tutaj większych problemów z rozwojem figur, co też jest na plus dla czarnych, ale nie ma takiego debiutu w szachach, gdzie e, moi drodzy. E, Grając poprawnie jedną i drugą stroną, jedna strona jest w stanie zaskoczyć przeciwnika i wygrać partię. Nie ma takiej raczej możliwości. Ja myślę, że trzeba tutaj po prostu grać dosyć rozważnie, trzymać się ogólnych zasad, żeby wyprowadzać pionki do centrum i kończyć rozwój i kontratakować przeciwnika. Moi drodzy, myślę, że. Gambit Królewski jest takim debiutem dla początkujących osób, fajnym z tego względu, że dużo taktyki się fajnej pojawia. Warto sobie poanalizować partie romantyczne, zobaczyć jak to wyglądało. No i na początek myślę, że wystarczy po prostu grać taktycznie, nauczyć się, a potem sobie na przykład jakiś debiut inny zmienić. Mam nadzieję, że materiał w tej formie Wam się w miarę podobał i przypadnie Wam do gustu. Nie są to takie twarde reguły, że ruchy takie i ruchy takie. Staram się troszeczkę opowiadać, jakie są mniej więcej plany. Wiem, że to jest dosyć szybka opowieść. Dajcie znać w komentarzu, jakie macie wrażenia po tej analizie Gambitu Królewskiego i no, czekam na jakieś, jakieś opinie. Serdeczne dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć!